dziwnie się czuję, siedząc i rozmawiając znowu. Okej, więc zmiany nie zawsze są fajne, dobre, ani komfortowe. Coś się ostatnio zmieniało przez ostatnie kilka lat. I zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo mi to przeszkadza. Teoretycznie zmiany są dobre i zmiany pomagają ludziom w depresji i tak dalej. No nie do końca, przynajmniej nie mi. Problem leży w tym, że do podstawówki chodziłam za domem, więc wszyscy znajomi jakoś się trzymali, bo wiadomo, podstawówka to raczej przyjezdnych nie ma, nikt nie dojeżdża, nie wiadomo z jakiego miasta. Więc jakieś różne znajome się miało. W gimnazjum w sumie również, ale to też tak, no zależało, tak? Ale po gimnazjum no, człowiek trochę urwał kontakty, bo... W ogóle przez całe gimnazjum zebrałam tyle znajomych, miałam tyle znajomych jak nigdy. Jakieś imprezy w polach, ja w ogóle imprezowałam, kiedyś imprezowałam ostro i po prostu piłam, bawiłam się, tańczyłam w ogóle w jakichś chaszczach przy ognisku, a teraz nawet nie mam z kim. A problem leży tutaj, to jest wina tego, że po prostu się przeprowadziłam. W pierwszym miesiącu od przeprowadzenia się do Katowic straciłam tak naprawdę wszystkich w miesiąc. I nie będę mówić, czyja to jest wina, bo pewnie wina jest obustronna. Znaczy, ja mogłabym bardziej utrzymywać kontakty, tylko że jeśli ja nie jestem cały czas na miejscu i nie wiem, o czym oni na co dzień rozmawiają, ile kto wypił na ostatniej imprezie, dlaczego, jaki ma problem, nie wiem, kto kogo rzucił, to momentalnie człowiek nie ma po prostu z kim i o czym rozmawiać, no bo właściwie rozmowa kończy się na tym, że co tam u ciebie? A ty jesteś zmęczona po całym tygodniu i nie masz ochoty o tym mówić, to raz. Po drugie, naprawdę czasami nie było o czym, bo ci ludzie też nie do końca rozumieli, o czym mówisz. W sensie, no nikt nie zrozumie. Znaczy, opowiadałam czasem, jak się robi całe grafiki i tak dalej, ale no wysłuchają, powiedzą, fajnie, ale temat się nie pociągnie. Więc prędzej czy później straciłam wszystkich znajomych. Oni tu w większości zostali, pozakładali teraz rodziny, pozakładali sobie jakieś związki, jakieś nowe po prostu paczki się porobiły i imprezują z innymi. Czasem tylko dochodzą do mnie jakieś plotki, co kto zrobił, że wyszedł za mąż, potem się rozwiódł w ogóle. I ja po prostu tylko się dziwię, że jak to? Człowiek wyjechał i liceum było czteroletnie. Od tego się zaczęły pewne problemy, że liceum było czteroletnie i zaczęłam tracić znajomych. Mieszkałam w internacie i sprawa z internatem była taka, że internat zamykają o 9:00, co oznacza, że kończysz lekcję koło 5:00, musisz sobie sam ugotować i się pouczyć. I wtedy możesz coś zrobić, ale wtedy internat już jest zamykany. A o godzinie 10:00 opiekunowie krzyczą, że masz brać prysznic. Więc koniec końców człowiek nie miał za bardzo jak wyjść. Ewentualnie jeśli poświęcił jakiś dzień nauki albo uznał, że zje coś na mieście, to mógł gdzieś wyjść dwa razy na tydzień. No nie ma opcji, żeby znaleźć sobie znajomych na mieście. Więc zostawali ludzie, z którymi się mieszkało. Pierwszy rok po prostu to było takie, wiadomo, próbowanie się ze sobą dogadać, skleić i tak dalej. Potem przerzucali nas z pokoju do pokoju. To źle brzmi, ale to w dalszym ciągu po prostu są współlokatorzy. Po prostu mieszkamy razem i rozmawiamy o tym, kto nie spuścił wody w kiblu. Ewentualnie, nie wiem, co dzisiaj kto je na obiad, bo no tak to się w sumie kończyło. I wiadomo, kochaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy się. I ja bardzo tych ludzi cenię i kocham i dalej jakoś przynajmniej z częścią utrzymuję kontakt. Mam nadzieję, że zbudowałam w ten sposób jedną z najmocniejszych przyjaźni w moim życiu. Ale jednak to nie są tacy znajomi, których się miało wcześniej. Bo wcześniej naprawdę skakałam po polach, gdzie było około 100 osób i robiłam takie rzeczy, o których teraz nawet nie jestem w stanie myśleć. I po prostu czasem tego człowiekowi brakuje i się zastanawia, co by było, gdyby nie wyjechał po prostu. No i liceum mijało, tak? Mijało, człowiek się przyzwyczaił do tych ludzi, spędzaliśmy razem Wigilię. Boże, jak o tym mówię, mam o tym płakać. Czyjeś urodziny, jak rodzina. Bardzo dobre określenie, rodzina, nieznajomi. No ale wiadomo, liceum kiedyś też się kończy. I człowiek przywykł do tych ludzi, przyzwyczaił się do tego, że po prostu ludzie zawsze są obok, że wspierają, że można porozmawiać. Ciężko mi się o tym mówi. Ja bardzo lubię mieć ludzi wokół siebie. Żeby po prostu mieć za wszystkim porozmawiać, tak w cztery oczy. I po prostu mieć tą możliwość, że jeśli jest problem, to ja się nie muszę prosić i szukać. Tylko po prostu ta osoba obok jest i ona sama widzi, że coś się dzieje. I tak było w internacie. Przeżywaliśmy różne rzeczy razem. Poczynając od tego, że ludzie mieli ochotę się rzucać z bloków, bo podstawy projektowania. Utraty dziadków, babć. Jakieś takie różne tragedie rodzinne, problemy. I po prostu zawsze ktoś był obok, tak? W sensie człowiek przywykł, że po prostu ma kogoś rzeczywiście, kto obok jest. I jak będzie trzeba, to można porozmawiać. Nawet komuś się na twarzy położyć i powiedzieć, jest chujowo. Jest chujowo, pogadaj ze mną. Zawsze miał kogoś,
kto poszedł po pizzę, kiedy było zimno i nie miało się ochoty wychodzić z łóżka. To po prostu był zawsze ktoś, kto był tak dobry, że po prostu poszedł do sklepu. No ale liceum się skończyło. Ja wróciłam z Katowic do mojej wsi. I jest nowy problem, bo się znowu przeprowadziłam do miasta, w którym nie mam żadnych znajomych. Zmieniłam swoje nawyki. Nie jestem w stanie pić alkoholu. Nie jestem w stanie palić, co przeszłam. Ale nie jestem w stanie robić tych wszystkich rzeczy, więc tym samym nie jestem w stanie ani się wkupić w dawnych znajomych, ani za bardzo znaleźć nowych, bo nawet nie wiem, gdzie iść. Nie wiem, co ze sobą zrobić. I wygląda to tak, że trochę siedzę sama od miesiąca. Można by zapytać, co ze znajomym z liceum, tak? Co z rodziną z internatu? Szkoła się skończyła, ludzie poszli na studia, składają papiery, pracują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mama nawet radziła mi, że też idź do pracy. Tylko, że problem, znaczy problem. Mogłabym iść, nie ma problemu, fajnie. Tylko to nie rozwiązuje mojego problemu. Załóżmy, no nie będę aplikować od razu do nie wiadomo jakich firm, bo jeszcze zamierzam znowu kiedyś wyjechać, co pewnie znowu zrujnuje mnie psychicznie. Po prostu jeśli, załóżmy, że złożę podanie i dostanę się do jakiejś pracy, nie wiem, w sieciówce z ubraniami, tak? Załóżmy, że okej, zakumpluję się z pracownikami, tak? Że będzie fajnie, spoko, ale nie będę tam pracować do końca życia. I powoli czuję się zmęczona po prostu tym, że znajomi są płynni, że oni przychodzą i odchodzą i że w sumie, no, od kiedy szkoła się skończyła, nie ma osoby takiej na stałe, bo każdy rzeczywiście jednak ma własne życie i ma do tego prawo, nie wiadomo. To jest po prostu mój wewnętrzny problem, że po prostu oczekuję takich rzeczy, a nie innych od ludzi i tego potrzebuję. To nie jest ich wina, ani ich sprawa, ani nie mają obowiązku siedzieć nade mną jak nad dzieckiem i wiadomo, czekać, czy ja się czasem nie rozpłaczę, bo to nie o to chodzi. No po prostu przywykłam do tego, że miałam wokół siebie ludzi, a teraz ich nie ma. Nie ma. I nie do końca też wiem, jak sobie z tym poradzić. I powoli mnie to męczy, że to jest takie gonienie za królikiem, którego nie da się złapać. I to jest życie, to jest surrealia, ale to po prostu mi bardzo przeszkadza. To jest głupota, że o tym mówię. Ale ja nie jestem normalna. Nie jestem zdrowa na pewno, więc czuję, że mam takie ciche prawo do tego, więc o tym mówię. I miałam ostatnio bardzo ciężki moment. Moja mama miała imieniny i zdałam sobie sprawę, że nawet rodzina nawet się nie trzyma tak blisko, jak trzymałam się z internatem, z kumpelą, z którą mieszkałam praktycznie całe 4 lata. Moja mama miała imieniny i w całości spędziła w pracy, a wszyscy inni byli zajęci. No i człowiek do końca nie wie, co ze sobą zrobić. I skończyło się na tym, że oglądałam YouTube'a, same filmy 3 raz. Żałosny. W ogóle jestem żałosna i pewnie nieważne. Nie kręcę tego po to, żeby ktoś, nie wiem, sobie komentował, że uuu, jesteś beznadziejna w ogóle, bo ja to wiem, mówili mi to w szkole przez 4 lata. Kręcę to dla siebie, żeby może za kilka lat spojrzeć i powiedzieć, była masakra, ale wyszłam z tego i sobie jakoś poradziłam, bo poradzić sobie poradzę. Mimo tego, jak było beznadziejnie w tej szkole, całym liceum 4 lata, przeżyłam je, co prawda, płacząc bardzo dużo, mając ochotę się wieszać, tnąc się, przeżywając wszystko w tej szkole, o którym nie wszyscy wszystko wiedzą, w sensie o mojej reakcji na tą szkołę. Bo słowa to jedno, a to, co się działo i to, co było w głowie i to, co po prostu, jak do jakichś czynów się czasem człowiek posuwał, to drugie. I przeżyłam to i były takie przynajmniej raz na pół roku momenty, kiedy z najbliższą kumpelą, z którą mieszkałam, siadałyśmy i po prostu płakałyśmy. Płakałyśmy, bo byłyśmy zmęczone. Ale skończyłyśmy to i się udało, więc jestem przekonana, że jeśli skończyłam to, a zwłaszcza, że skończyłam dyplom, nad którym było najwięcej roboty i razem z Anią rozmawialiśmy, że jeśli ja to skończę, jeśli ja to zrobię na termin, to ja osiągnę wszystko w życiu. Ja liczę, że tak jest, że człowiek po prostu jeszcze dużo, wiadomo, ma przed sobą. Jeszcze z wieloma rzeczy będzie musiał sobie poradzić i poradzi. Ale po prostu są ciężkie momenty, o których trzeba porozmawiać. To taka może wewnętrzna terapia, na którą mnie nie stać, na profesjonalną, więc niech będzie YouTube. Można i tak. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Moja mama widziała vloga tego przykrego. Nie pochwaliła. Fajna sprawa. Dobrze jest mieć chociaż jedną osobę taką w życiu. Ja myślę, że mam dwie. Plus internet, w którym poznałam bardzo wiele fajnych osób. Ale to może następnym razem opowiem. Kończenie filmów jest awkward. Nie mam pojęcia, jak kończyć. W sensie co, bo ostatnio fajnie, no bo jakoś miałam jeszcze wrzutkę, którą mogę zrobić, tak, że wrzucę jakiś fragment i potem, że o, jak ciężko. Ale co ja mam teraz zrobić? Może wyjdę z kadru. Także chyba pozdrawiam samą siebie z przeszłości. Będzie lepiej. Jest lepiej. W przyszłości. A ja pozdrawiam z przeszłości. Chujowej. Nie, no nie jest tak źle, ale jestem chora.